Wem verdanke ich das, dass ich heute hier stehen darf? Dieser Gedanke kam mir in den Sinn, als ich über das Thema Schule macht stark nachdachte. Mit diesem Thema werde ich mich heute auf Deutsch und Polnisch beschäftigen. Ich heiße Julia Gapik, bin 15 Jahre alt und besuche derzeit das GAG 21 Schulschiff. Przedstawię się także w moim ojczystym języku. Nazywam się Julia Gapik i uczęszczam do gimnazjum Schulschiff. Mam 15 lat. Komu tak naprawdę zawdzięczam to, że mogę tutaj stać? Była to myśl, która przyszła mi do głowy, gdy zastanawiałam się nad tematem Szkoła daje siłę. Wem verdanke ich das, dass ich heute hier stehen darf? Einige könnten antworten, dir selbst. Schließlich bin ich allein durch meine Rede jetzt in die Hauptrunde aufgestiegen. Niektórzy mogliby powiedzieć, zawdzięczasz to, że tu jesteś i bierzesz udział w tym konkursie stacji telewizyjnej ORF. ORF bowiem zorganizował ten konkurs. Gdyby nie ta stacja, pewnie nie odbyłby się w takiej skali. Ich aber möchte die Situation von einer anderen Seite beleuchten. Ohne eine bestimmte Institution wüsste ich nämlich nicht mal von diesem Wettbewerb. Geschweige denn könnte ich eine Rede in zwei Sprachen schreiben. Diese Institution ist die Schule. Jednakże ja uważam, że to szkole zawdzięczam to, że mogę tu stać i brać udział w tym konkursie. Myślę tak, ponieważ to w niej nauczyłam się pisać, argumentować, prezentować. To w niej nauczyłam się wszystkich niezbędnych umiejętności, aby przemawiać. Manche denken sich jetzt, vielleicht hast du etwas, wofür du dankbar sein kannst, aber mir hat Schule bisher nur Stress gebracht. Diese Meinung habe ich sehr oft von meinem Freundeskreis und auch von anderen Jugendlichen gehört. Eine häufige Meinung ist auch, dass unser Schulsystem sehr einseitig sei, nur für die gedacht sei, die ein saugfähiges Hirn haben, wie ich es so gerne sage. Aczkolwiek nie wszyscy podzielają moją pozytywną opinię na temat szkoły. Wielu moich przyjaciół i rówieśników twierdzi, że chodzi niechętnie do szkoły, ponieważ przedmioty, których się tam uczą, ich nie interesują. Mimo to pragnę dowieść, że tak nie jest, że szkoła może dodawać sił. Natürlich habe ich dann aber auch überlegt, ob unser Schulsystem vielleicht doch nur einseitig sei und ich hätte es noch nicht zu spüren bekommen. Dann stieß ich auf etwas, was meine Befürchtungen bestätigen sollte. Es war ein Baum, der unser Schulsystem darstellen sollte und um ihn herum standen Tiere, die SchülerInnen darstellen sollten. Für unser Beispiel nehmen wir jetzt einen Affen und ein Kamel. Wyobraźmy sobie drzewo, które symbolizuje szkołę, wokół którego stoją zwierzęta symbolizujące uczniów i uczennice. Usiłują wdrapać się na drzewo i tym samym ukończyć przykładową szkołę. Weźmy jako przykład małpę i wielbłąda. Jak myślicie, komu byłoby łatwiej wdrapać się na drzewo? Małpie z jej ogonem i łapami, które są do tego doskonale przystosowane, czy wielbłądowi z jego dwoma garbami? Tak ten przykład zazwyczaj jest prezentowany. Ja jednak chcę go pokazać z innej strony. Man kann sich vorstellen, dass ein Affe sich leichter tut, auf den Baum zu klettern, als ein Kamel. Dieses Bild soll die Einseitigkeit unseres Schulsystems darstellen. Was wäre aber, wenn ich sagen würde, dass es genauso neben dem Baum eine Wüste geben kann? Unser Kamel würde dort viel eher überleben als der Affe. Rozwijając przykład z drzewem, chciałabym przedstawić stojącą obok pustynię. Jest ona wręcz stworzona dla wielbłąda, a drzewo jest doskonale dopasowane do małpy. Są to różne środowiska. Ta różnorodność istnieje też w realnym świecie, w postaci różnych szkół dla różnych charakterów i zainteresowań dzieci. Der Baum stellt nicht das gesamte Schulsystem dar, sondern nur einen Zweig, eine bestimmte Schule. Was ich damit sagen will, ist, dass unser Schulsystem nicht nur einen Weg beinhaltet. Es gibt unterschiedliche. Różnorodność umożliwiona nam przez system szkolny sięga nawet tego, że dzieci z rodzin imigrantów mogą uczyć się ich ojczystych języków
Na, wird tutev austri. Wir sind nicht gleich. Ich zum Beispiel mag Mathematik, habe aber auch andere Interessen, weshalb ich in einem Realgymnasium bin. Meine Freundin Shirin interessiert sich hingegen für Zeichnen und Animation. Deshalb ist sie in einer berufsbildenden Schule, die das fördert. Wir sind unterschiedlich. Und genau das unterstützen die unterschiedlichen Schulformen meiner Meinung nach. Wcześniej nie pomyślałabym o tym, że państwo, którego jedynym językiem urzędowym jest język niemiecki, będzie wspierało mnie w nauce mojego ojczystego języka, czyli polskiego. Bez tej nauki, do której zachęcali mnie moja nauczycielka z podstawówki w Wiedniu i moi rodzice, pewnie bym tu nie stała. Pewnie nie napisałabym tej przemowy, a może nawet nie umiałabym czytać ani pisać w moim ojczystym języku. Mich persönlich und wie ich annehme auch viele andere Kinder und Jugendliche hat die Schule im Erlernen der deutschen Sprache unterstützt, gefördert und somit auch stark gemacht. In meiner Volksschule zum Beispiel wurde eine Klasse eingerichtet für Kinder aus Flüchtlingsfamilien, damit diese Deutsch in ihrem eigenen Tempo erlernen können. In meinem Gymnasium wurden Nachmittagskurse erschafft, damit die Kinder mit anderen Muttersprachen ihr Deutsch weiter ausbauen können und somit auch im Erwachsenenleben keine Schwierigkeiten beim Kommunizieren haben. Przypominając sobie moje problemy z adaptacją w nowym państwie, mogę powiedzieć, że wydawało mi się, że nie znajdę właściwej szkoły dla siebie i że nie dostosuję się do nowego otoczenia. Jednak zauważyłam z czasem, że tak nie jest. Istnieje tyle różnych osobowości i szkół, które usiłują pomóc je rozwijać. A jeżeli nawet wybiorę źle i trafię na przykładowe drzewo, wiem, że mam do wyboru jeszcze wiele innych miejsc, na przykład pustynie. Anfangs fürchtete ich mich davor, dass es keine Schule für mich gibt. Vor allem da mein Deutsch, als ich gerade nach Wien kam, nicht wirklich gut war. Es war nicht brillant. Jetzt, 5 Jahre danach, kann ich die neuen Fächer desselben Gymnasiums kaum erwarten. Ich weiß nämlich, dass ich durch das Nutzen der schulischen Möglichkeiten nichts verlieren kann, sondern nur etwas dazu gewinnen kann. Im Zweifelfall kann ich wie das Kamel meinen Weg ändern. Das solltest du auch so sehen. Die Schule macht dich dann stark, wenn du aus ihren vielfältigen Möglichkeiten und Angeboten das wählst, was zu dir passt.